Dlaczego to miejsce będzie najważniejsze w Polsce? Wielki projekt nad morzem. The Baltic Sea region has very, very significant opportunity. Od dawna pracujemy nad nowym podejściem do portu w Świnoujściu. Staniemy się największym portem. Gazoport w Świnoujściu nie zwalnia tempa. Przed nami kolejne inwestycje. Północ Polski to miejsce, gdzie od lat w kontekście wielkich inwestycji dzieje się niemal najwięcej w skali kraju. A to, co Wam dziś pokażemy, będzie czymś naprawdę niezwykłym. Czymś, co ma być konkurencją także dla Niemiec. Co natomiast dużego powstało już w ostatnich latach? Na przykład przekop Mierzei Wiślanej, który skonsumował łącznie ponad $500 milionów. Jednak umożliwił nam przepływ do portu w Elblągu bez konieczności przemieszczania się przez wody rosyjskiego Kaliningradu. Oczywiście sam kanał musi być jeszcze rozszerzony i pogłębiony, ponieważ większe jednostki dalej muszą pływać przez Rosję. Jednak coś już powstało i to dobra droga, którą Polska powinna podążać w dłuższej perspektywie, ponieważ nasz rząd zdecydowanie za mało inwestuje, patrząc na mapę europejskich państw według realizowanych publicznych inwestycji. Niemniej obecnie w regionie polskiego Bałtyku będą miały miejsce znacznie większe inwestycje, takie jak na przykład elektrownia atomowa w Żarnowcu i gminach Lubiatowo-Kopalino, położonych zaledwie 25 km od Żarnowca. Mówimy tutaj o inwestycji szacowanej na około 20 do 40 miliardów dolarów. Jednak o tym pomyśle wiedzą już niemal wszyscy, a mało mówi się o tym, co ma powstać w tej oto tutaj części Polski, czyli konkretnie w województwie zachodniopomorskim, które już teraz odpowiedzialne jest za bezpieczeństwo całej Polski. Otóż znajduje się tam terminal LNG w Świnoujściu, do którego dopływają dostawy skroplonego gazu ze Stanów Zjednoczonych. Wybudowany za blisko 3,5 miliarda złotych terminal jest w stanie dziś przyjąć i zregazyfikować około 30% rocznego polskiego zapotrzebowania na gaz ziemny, a w przyszłości jego potencjał ma zostać zwiększony, tworząc w tym miejscu hub gazowy dla Ukrainy, krajów bałtyckich, Czech, Słowacji czy nawet Niemiec, które tego rozwiązania po odcięciu od Nord Stream 2 zdecydowanie potrzebują. Samo Świnoujście prawdopodobnie stanie się jednym z najważniejszych miejsc w Polsce. Miasto zmieni się nie do poznania i będzie Gdynią III RP. A dlaczego? Wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk w rozmowie z wnp.pl zapowiedział, że zostanie tam zrealizowany w ciągu 10 lat jeden z największych projektów we współczesnej historii Polski, który spowoduje, że będzie to realna konkurencja dla niemieckiego Hamburga, stając się przy tym kluczowym portem w Europie Środkowo-Wschodniej. Każda inwestycja, a przede wszystkim w gospodarce morskiej, powoduje w sposób jednoznaczny realizację celów, które stawiamy sobie jako gospodarze tego pięknego miasta, jakim jest Świnoujście. I dlatego, jeżeli inwestor zewnętrzny, zarząd morskich portów, podjął działania w zakresie budowy kolejnego portu, bo przecież gazoport już funkcjonuje. Obok niego ma być budowany terminal kontenerowy. Jakie to są konkretnie plany oraz jakie znaczenie dla całej Polski będą miały wielkie inwestycje nad polskim morzem? To sprawdzimy dla Was w dzisiejszym materiale. Zatem teraz zapraszam Was na ciąg dalszy. Krótko w 45 sekundach chciałbym Wam zająć chwilę, która jest niezwykle potrzebna do rozwoju kanału. Jeśli lubicie nasze materiały, to pamiętajcie o zasubskrybowaniu i łapce w górę, bo każdy taki klik nic Was nie kosztuje, a nam daje niezwykle dużo. Z mojej strony nie proszę Was o puste donaty, tylko wolę Wam dać coś w zamian. Dlatego polecam Wam nasz sklep www.globalista.pl, gdzie znajdziecie naszą grę planszową Globalista, w którą możecie zagrać z rodziną lub znajomymi, prowadząc przy tym Wasze imperium i podbijając resztę świata. Do tego mamy ozdoby do domu, w tym prawdziwe stare archiwalne mapy, którymi na przykład tak możecie ozdobić Wasz dom. Do tego plakaty polskich miast i wiele, wiele innych. Kupując coś dla siebie, pomagacie całemu naszemu zespołowi i sami dostajecie coś, co Wam się przyda. Więc wilk syty i owca cała. Jeśli nie macie na to czasu, to po prostu obejrzyjcie ten film. Za to też Wam serdecznie dziękuję, bo bez Was tego wszystkiego by nie było. A teraz czas na materiał. Powstanie Gdyni w II RP, konkretnie w 1926 roku po odzyskaniu dostępu do morza przez nasz kraj, było ważnym krokiem w rozwijaniu polskiego przemysłu morskiego i handlowego. W krótkim czasie Gdynia przekształciła się z małej osady rybackiej w nowoczesne miasto portowe z rozwiniętą infrastrukturą portową, stoczniową i handlową. Dzięki strategicznemu położeniu nad Bałtykiem Gdynia stała się bardzo ważnym ośrodkiem handlu i eksportu, wzbogacając Polskę i przyciągając inwestorów z całego kraju i zagranicy.
granicy. Docelowo, gdybyśmy utrzymali nasze granice z czasów przedwojennych, miasto zapewne byłoby drugą lub trzecią największą metropolią kraju, jednocześnie regionem dosłownie opływającym w bogactwo z uwagi na turystykę oraz handel. Niemniej nawet w latach 20. i 30. ubiegłego wieku miasto prężnie się rozwijało, a jego liczba ludności gwałtownie wzrosła. Z kilku tysięcy mieszkańców na początku do prawie 125 tysięcy w 1939 roku. Tym sposobem Polska z wioski rybackiej zrobiła ważny europejski port, który okazał się niezwykle potrzebny Niemcom w czasie II wojny światowej. W dzisiejszej Polsce z uwagi na długość linii brzegowej problemu z dostępnością do portów raczej nie mamy. Jednak plan, jaki został przewidziany dla północno-zachodniego rogu naszego kraju, można nieco porównywać z tym, czym było powstanie Gdyni niemal 100 lat temu. Rząd zapowiada tak zwane nowe podejście do portu w Świnoujściu, dzięki któremu uda się całkowicie ominąć wody niemieckie. Właśnie takie informacje przekazał wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. To jest zupełnie nowe podejście wschodnie, jeszcze nie funkcjonujące, które całkowicie omija sporne wody, czy też wody niemieckie, ale sporne wody w tym obszarze, co gwarantuje maksymalne zmniejszenie ryzyk w ramach realizacji tej inwestycji. W ciągu około 6 do 7 lat Świnoujście ma być poważną konkurencją dla Hamburga, który jest jednym z ważniejszych europejskich portów. Cały ten projekt ma pochłonąć 10 miliardów złotych. Jednak teraz zasadnicze pytanie, którego wszyscy pewnie jesteście najciekawsi. Co w ramach tej kwoty się zmieni oraz co będzie tutaj aż tak przełomowe? W planach jest tutaj budowa znacznie większego kanału niż ten na Mierzei Wiślanej. Będzie on miał długość 65 km i ma być głęboki na 17 metrów. Spójrzmy teraz na mapę, gdzie miałby on być. Przeszukałem cały internet za jakąś mapką, ale szczerze nic nie znalazłem. W założeniu kanał miałby łączyć Świnoujście od wschodu z Bałtykiem. Patrząc na długość 65 km, ciężko by było dopatrzeć się logiki w ewentualnym przekopie całej wyspy Uznam, która i tak jest znacznie krótsza niż 65 km. Więc chodzi tutaj tak naprawdę o przekop podwodny, który stworzy drogę nawigacyjną dla wielkich kontenerowców. Do tego też częściowe poszerzenie i rozbudowanie już istniejących w Świnoujściu kanałów. Być może tworząc tutaj pewien basen umożliwiający zawrotkę dużych jednostek wodnych. Szukając więcej na ten temat, właśnie do takich, a nie innych wniosków doszedłem. Więc na mapie prawdopodobnie prezentować powinno się to mniej więcej tak jak teraz widzicie. Chociaż tak jak mówię, pewności stuprocentowej nie mam, ponieważ nie dostarczono jeszcze konkretnych planów co do tego kanału. Pewne jest natomiast, że całe to przedsięwzięcie wraz z rozbudową portu będzie kosztować ponad 10 miliardów złotych, więc można przypuszczać, że sam projekt będzie naprawdę spektakularny, a biorąc do tego pod uwagę, że niedawno otwarto najdłuższy w Polsce podwodny tunel pod Świną, który połączył Świnoujście z resztą kraju drogowo, kończąc tym samym z przepływami promowymi, to można się domyślić, że miasto w najbliższym czasie znacznie zyska na znaczeniu, ponieważ już teraz jest to jeden z regionów, gdzie najchętniej lokowany jest kapitał inwestycyjny, a samo Świnoujście jest portem dla najdroższych polskich jachtów, co samo przez się o czymś znaczy. Finalizuje się w tej chwili budowa tunelu, czyli stałego połączenia. Natomiast zawsze dla każdego połączenia musi być alternatywa. I tak od razu z założeń wynikało, że tą alternatywą będzie przeprawa promowa. Wiemy o tym, jak będzie w założeniach funkcjonowała, ile promów planujemy, żeby pozostało. Stąd oczywiście zakres funkcjonowania będzie znacznie ograniczony, bo to wynika z faktu, że przeprawa tunelowa przejmie gro, zdecydowaną większość ruchu samochodowego. Co najzabawniejsze, potencjalnie każdy mieszkaniec Świnoujścia jest milionerem. A dlaczego? Według portalu internetowego Business Insider metr mieszkania deweloperskiego w Świnoujściu kosztuje średnio 33,5 tysiąca złotych. Choć są i takie lokale, gdzie metr kwadratowy osiąga nawet 65 tysięcy złotych. Z analizy Business Insider Polska wynika, że Świnoujście to najdroższe większe miasto w Polsce. Sam sprawdziłem ceny i jestem w szoku. Mieszkania w cenie tych z Warszawy. A jeżeli chodzi o domki, to wygląda to jeszcze gorzej. Biedniejsi mieszkańcy Świnoujścia nie są zadowoleni z tych cen i wolą wyprowadzić się poza miasto. Niemniej w perspektywie najbliższych 10 lat populacja Świnoujścia i okolic może wzrosnąć od 10 do nawet 25% z uwagi na planowane inwestycje. To co teraz powiem zabrzmi trochę głupio jak część pasków z TVP, ale tym razem to prawda.
planowane w Świnoujściu inwestycje bardzo denerwują Niemców. W końcu zaledwie 8 km w linii prostej od popularnego niemieckiego uzdrowiska Albeck ma powstać polski port kontenerowy o gigantycznej skali. Według społeczności niemieckiej po drugiej stronie wyspy Uznam to zakłóci dotychczasowy charakter tego miejsca. Dlatego Niemcy faktycznie sprzeciwiają się tej inwestycji i głośno to manifestują. Ale mimo tego nic nie zanosi się na to, żeby z przedsięwzięcia zrezygnowano. Sami możecie w komentarzach ocenić, co sądzicie o tym sporze. My natomiast, wracając do planów, skupmy się na ich dalszej realizacji. Zbudowany zgodnie z planem port byłby jednym z największych na Morzu Bałtyckim o przepustowości 2 milionów standardowych kontenerów rocznie, z predyspozycją rozszerzającą do nawet 4 milionów rocznie. Dla porównania, w Hamburgu jest ich prawie 9 milionów. Jednak populacja tego miasta jest zbliżona do Warszawy i liczy 1 800 tysięcy mieszkańców, a w przypadku Świnoujścia to tylko około 42 tysiące ludzi. Więc sami możecie sobie policzyć, o jak wielkich możliwościach dla lokalnej społeczności mówimy. Port mógłby współpracować z przeładowniami w Szczecinie, rozprowadzając towary nie tylko na północno-zachodnim krańcu Polski, ale także obsługując Berlin czy całą Polskę wzdłuż Odry. Tutaj w planach jest także wielka regulacja tej rzeki. Jednak na ten moment Polska znajduje się w sporze z Komisją Europejską w kontekście ekologii, a właściwie jej braku, jeśli chcielibyśmy wykorzystywać rzekę w celu stworzenia wodnej autostrady dla kontenerów. Niemniej takie rozwiązania funkcjonują chociażby na niemieckiej Łebie, a prawie 5% wszystkich towarów i prawie 30% surowców energetycznych w Niemczech transportowanych jest właśnie w taki sposób. Tak zwana Unia Izby Łaby i Odry zrzesza ponad 40 izb handlowo-przemysłowych, izb rzemieślniczych oraz stowarzyszeń działających na rzecz przedsiębiorców w Polsce, Czechach i Niemczech. Niemal wszyscy z nich opowiedzieli się za pomysłem rozwoju transportu na rzece, ponieważ ten opłaciłby się nie tylko Polakom, ale także Niemcom i Czechom. Tutaj był nawet pomysł budowy wielkiego kanału ze Śląska do Czech, ale premier Petr Fiala, negatywnie nastawiony do Polaków oraz propolskich poprzedników, chwilowo zawiesił wszelkie prace w tym zakresie. Bez względu na to, jeśli kiedyś ten projekt dojdzie do skutku, Świnoujście stanie się najważniejszym hubem transportowym wschodnich Niemiec, zachodniej Polski, a także Europy Centralnej w rozumieniu Czech. Więc szanse, jakie są przed tym miastem, są naprawdę ogromne. Biorąc też pod uwagę, że terminal LNG w Świnoujściu odpowiada za 30% gazu w Polsce, a dodatkowo tuż obok przebiega Baltic Pipe, które niemal dopełnia pozostałą lukę naszego zapotrzebowania na gaz, to znaczenie Świnoujścia w kontekście bezpieczeństwa też ma ogromne znaczenie. Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki wypowiedział się ostatnio o ewentualnym wprowadzeniu zakazu przemieszczania się w odległości 200 metrów od terminalu LNG w Świnoujściu. I co ciekawe, ten został faktycznie wprowadzony 12 kwietnia 2023 roku. Terminal LNG staje się terenem zamkniętym ze strefą ochronną około 200 metrów od granic terminala. A te 200 metrów to jest strefa, do której mogą wejść tylko i wyłącznie pracownicy wykonujący tam jakieś czynności, właściciele nieruchomości. I w tym przypadku ta lista jest krótka, dlatego że nie mamy tam szkół, nie mamy tam zakładów opieki zdrowotnej, czy też innych podmiotów uprawnionych do przebywania w strefie ochronnej. Zatem można spodziewać się tam też wielkich zabezpieczeń oraz rozbudowy floty patrolującej, która już teraz wypuściła aż 75 nowych ogłoszeń o pracę. Można więc powiedzieć, że ten region Polski wyrasta na jedną z kluczowych lokalizacji w kontekście biznesu oraz ogólnego bezpieczeństwa. Warto też podkreślić, że region północno-zachodniej Polski rozpatrywany jest też w kontekście potencjalnych farm wiatrowych na Bałtyku, a także coraz chętniej przyciąga turystów z Polski i zagranicy z uwagi na swój unikalny charakter i plaże. Właśnie dlatego ten skrawek terenu w najbliższych latach stanie się jednym z ważniejszych miejsc w sąsiedztwie Morza Bałtyckiego oraz całej Polski. Dajcie znać, co sami o tym projekcie sądzicie oraz o jego szansach na powodzenie. Z mojej strony to tyle na dziś. Trzymajcie się. Cześć.